Teraz Wam opowiem moje historie oraz książeczki. Pierwsza to książeczka jest nazywam się Daria Szczycka. Mam 7 lat i chodzę do szkoły podstawowej numer 4, tak jak Pani mówiła. Historia wymyślona przeze mnie dla Ciebie. Jesteś ciekawy, zapraszam do obejrzenia i do posłuchania mojej książeczek. Ta książeczka jest fajna, bo jest kolorowa. Ma różne przygody, które mogę wciąż wymyślać. Nie pamiętam dokładnie, o czym ona jest, ale napisałam ją 2 lata temu, czyli miałam około 5 lat. W tej książeczce jest narysowany mój pierwszy konik. Również w tej książeczce jest narysowany pół człowiek, pół konik. Pomysł tej książeczki wziął się stąd, że chciałam otworzyć sklep z książkami. Z tych książeczek, które zaczęłam tworzyć, miała powstać biblioteka. Na przykład za wejście by się płaciło 5 zł, czyli abonament. Tak. Na przykład za wypożyczenie książeczki 2 grosze. Jak ktoś odda mi książeczkę, pieniążki zwracam. Ktoś mi zabierze książeczkę ze sklepu, pieniążki zostają u mnie. Ktoś mi nie chce dać pieniążków, należałoby wezwać ochronę. Teraz koniec mojej pierwszej książeczki. Teraz wam opowiem książeczkę o Ferbim. Ferbi płacze, Ferbi śpi, Ferbi cały dzień jest zły. Ferbi już szczęśliwy jest, Ferbi boi się tu też. Ferbi jest niegrzeczny, więc pozbiera cukierki. Ferbi krzyczy, bo ktoś się przestraszył. Krzyczy i krzyczy i krzyczy. Ferbi się boi, bo jest pomalowany cały w farbie. Bo Ferbi się boi, bo Ferbi się boi, bo jest pomalowany w farbie. Nie wiadomo co, ale on się boi tak. Ferbi to lubi, Ferbi to je. Ferbi nie lubi brokułów, warzyw on nie lubi. Lubi cukierki, a najbardziej babeczki. Lubi te słodkie picie, jak Kubuś Łotek. Lubi te śliwki, bo to jest jej przysmak. Ferbi ucieka, bo straszydłem gonią. Ucieka, ucieka i ciągle ucieka. Ferbi rozgniewany i chłopak Ferbi zakochał się w tej Ferbi. Teraz wam opowiem książeczkę o zaginionym medalionie. Czarna owieczka spaceruje sobie ciężko po pustyni i sobie usiadła fioletowa ze swoim pięknym, błyszczącym medalionem. I żółta owieczka, jej koleżanka, przypłynęła i szybko mówi: masz ładny medalion, a tak w ogóle popływa ze mną? Spytała, jeszcze powiedziała: ale byś mogła jeszcze ze mną chwilę popływać, przecież ci nie zaszkodzi. A na to fioletowa: nie dziękuję, bo siedzę
Wszystko solić się robią. Nie, dziękuję. Kiedy sobie tak razem rozmawiały, nagle czarna jakaś nieznajoma owieczka przybiegła i szybko mówi zdyszana. Przecież musicie szybko biegnąć. Wiem, że ja was nie znam, bo owieczka się zaplątała. Szybko powiedziała i pobiegły razem. Czarna owieczka jeszcze powiedziała, a nagle powiedziała i znów to powtórzyła. Nie możemy przecież zostawić tej owieczki. Aż dwa razy. Niemożliwe. A fioletowa bez nerwów. Jakoś poradzimy sobie. A jeszcze na to żółta. Mam swój nóż. Wiesz, że nigdy się nie ruszą bez niego. Powiedziała i pocięła na kawałki. Wtedy owieczki się jak dziwnie ustawiły. Czarna kucnęła, a żółta kopytkami na jej futerko. A jak po schodkach fioletowa owieczka wyszła i powiedziała lana zdrowia. A czy chcesz się jakoś z nami odwdzięczyć? Jeszcze powiedziała i powiedziała jeszcze do rzeczy swoje. Nie musisz, bo pójdziesz z nami do domu. Wypiłem sobie kawkę i tak powiedziała. Wtedy jeszcze na to szara owieczka, przecież mnie znasz. I pamiętasz, jestem twoją kuzynką. No i poszły wtedy do domu, ale musiało się jakoś wziąć na górę, a na górze był fioletowej owieczki dom. Wtedy żółta owieczka kucnęła, a szara owieczka z jej medalionem już wskoczyła i jest na tej górze. Wtedy czarna owieczka musi po prostu też skoczyć na żółtą, bo fioletowa owieczka pędzi jak wiatr, bo teraz jej się przypomniało, że zgubiła medalion. Jak wszystkie owieczki weszły, musiała fioletowa sama wejść delikatnie sama po tej górze, bo było stromo. Jak już zaczęło się gadulstwo o dwóch owieczkach, czarna nagle mówi, przecież to wiem, ale ja krzyczałam do niej, choć ona tego nie słyszała. Powiedziała i jeszcze mruknęła na siebie, że nie słyszała. A szara powiedziała, nie ma się co martwić, przecież to był przypadek. Powiedziała. A żółta na to, chodźcie, musimy jej powiedzieć, żeby nie płakała, bo ona płacze. A ich to nie obchodziło, dlatego żółta owieczka sama poszła po schodach. Zapukała trzy razy, a wtedy owieczka jeszcze chwilę myślała, zanim się otworzyły drzwi, a wtedy jeszcze powiedziała do siebie samej. O nie, co teraz będzie, jak może jej nie ma w domu. A wtedy fioletowa otworzyła drzwi. Co się stało? Czemu pukasz? Przecież mi gardło boli. A jeszcze powiedziała, medalion się znalazł, nie trzeba było tyle. Wołała cię, wołała czarna, a nawet jeszcze szara. Ale ty pędziłaś i nie słuchałaś. Jak już było po wszystkim, owieczki się pożegnały i wróciły do swoich domów. Wszystkie owieczki oraz słoneczko was żegnają. Koniec. Brawo, wielkie brawa.